tym jakże ważnym dla mieszkańców gminy Milówka miejscu, wyjątkowość chwili już z daleka oznajmiają nam dźwięki góralskiej kapeli. W Starej Chałupie trwa biesiada regionalna. Niezwykłe wydarzenie w równie niezwykłym miejscu. Jak spędzamy dzisiejszy dzień w Milówce? Dzisiaj spotykamy się u przyjaciół. Jest to dzień poświęcony przyjaciołom zespołu Spodki Kuli, a nasz zespół bierze udział na festiwalu, na Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu. Jest taki jeden dzień w przeciągu 10 dni pobytu ich tam, że zespoły, którymi się opiekuje zespół Spodki Kuli, przyjeżdżają do miejsca, gdzie zespół, skąd zespół się wywodzi. Gościmy dzisiaj zespół z Tajlandii i zespół ze Słowacji. Jak wygląda dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o integrację? Jesteśmy uczestnikami Święta Dzieci Gór, czyli jedynego na świecie festiwalu, który opiera się na autentyzmie. Polega na tym, że 6 zespołów zostaje wybieranych w drodze konkursu w Polsce i do nich przyjeżdżają zespoły również wybrane w drodze takiej weryfikacji, zespoły zagraniczne. One nazywają się zespołami kamrackimi. Każdemu zespołowi polskiemu zostaje przydzielony jeden zespół kamracki. No nam się tak złożyło, że przydzielono nam 2 i jest to zespół słowacki i zespół tajlandzki. Przez tydzień, a właściwie 10 dni uczestniczymy w festiwalu. Razem mieszkamy, razem spożywamy posiłki, jeździmy na różne imprezy, bawimy się, spotykamy się potem na występach konkursowych i codziennie jedna para zespołów się prezentuje. Jakie jest znaczenie takich spotkań? Ja myślę, że to jest poznanie kultur poszczególnych krajów, to jest jedna rzecz. Spotkanie się młodych ludzi, bo to są zespoły dziecięce. Młodych ludzi, którzy mimo, że nie potrafią się dogadać językowo, ale w tańcu, w spotkaniach potrafią wszystko i nauczyć się i tańców z Tajlandii, i tańców naszych góralskich, i tańców ze Słowacji, z Orawy, z Kisuc. No jest to piękne, jest to cudowne, że młodzi ludzie potrafią znaleźć czas, potrafią znaleźć miejsce, spotkać się z innymi rówieśnikami z innych krajów. Ewa Jeremicz, Beskid Life.